Co nowego możesz mi pokazać? Kilka całkiem intrygujących rzeczy. Jakieś nowe wieści z placu Gros Venorów? Policja bada sprawę. Bada i bada. Lekanie. Pojawili się pod siedzibą Kompanii Zjednoczonych Indii. Mayfair się zmieniło. Pozwól, że zajrzę do kilku moich nowych projektów. W tym czasie możesz się rozejrzeć i pobawić się, czym dusza zapragnie. Tylko ostrożnie. Niezły antyk. Aż dziw bierze, że korzystaliśmy z tych komunikatorów. Wystarczy. To jakaś chińszczyzna. Kontynuuj według krytycznych. Dobrze, wracam do pracy. Dziękuję, sir. Sir Galahadzie! Proszę, tędy. To cię może zainteresować. Urządzenie zmienia nieefektywny prąd stały Edisona w doskonalszy prąd zmienny. Przydatne do przeciążania i niektórych układów elektrycznych. Nie ma to jak misterny prostownik próżniowy wyposażony w stylowe miedziane zaciski i skórzaną walizeczkę. W każdej lampie jest odrobina rtęci. Gdy rtęć odpowiednio się ustawi, urządzenie jest gotowe do użytku. Proszę, wypróbuj.
Bywa to trudne. A, świetnie. Nie przestajesz mnie zadziwiać. A ciekaw jestem, co powiesz o moim nowym dziełku. Proszę. Karabin Essex M84. Imponujący. Doceniasz udaną robotę. Wyposażyłem go dodatkowo w lunetę. Idealny do dalekich strzałów. Będę zaszczycony, jak go przetestujesz. Z przyjemnością. Imponujący pokaz umiejętności. Spory odrzut, ale do zniesienia. Niezłe wyważenie. Dobry strzał. Chyba musisz ją skalibrować. Przydałoby się go wytłumić. Zajmę się tą kwestią. Czy masz może ochotę poznać resztę moich dzieci? Kusząca oferta. Ale muszę już wracać. Jasne. Monokular dla generała Lafayette'a leży na stole. Przekażę mu go. Przeczeszamy teren parami. Isabel i Lafayette pójdą High Street. Od południa. Ja z Galahadem idę od północy. Może Francuz pójdzie z Galahadem? Mademoiselle źle mnie odbiera. Obiecuję, że przez cały czas będę wzorem rycerskości. Wolę, żeby czuwał nade mną ktoś bardziej doświadczony? Myślałem, że nie potrzebujesz opieki. No dobrze. Pójdziesz z Galahadem. Może mademoiselle pozwoli mi kiedyś wykazać się w akcji? Kiedyś? Pamiętajcie, to są tereny rebeliantów. Buntownicy nie ucieszą się z naszej wizyty. W świetle ostatnich wydarzeń naszym celem powinien być szpital. Czy to nie zastanawiające, że Lykanie schronili się tutaj? Ty naprawdę sądzisz, że rebelianci spiskują z mieszkańcami? Lord Kanclerz tak uważa. Ja niekoniecznie. Jest pan ufny, może na... Ostrożność ponad wszystko. Ta dewiza przyświeca nam od lat. Bądźcie czujni, wszyscy. Może się tu zrobić gorąco. A, quelle joie! Gniazdo rzezi mieszków, szpicli i rajfurów. Pamiętajcie, nie zawsze tak było. Tutaj stała kiedyś kaplica. Dawała schronienie podróżnym. Było to bardzo dawno temu. Zanim wzniesiono mury miasta. Whitechapel się czuje, zanim się je zobaczy. Wszystko się pozmieniało, Sebastianie. Tak, a zakon trwa. Widzimy się przy szpitalu. Zachowajcie czujność. Zrozumiano. Tędy, monsieur.
popiół jest ciepły. Mało ci! Broczy jak zażynany prosiak! Źle to wygląda. On nie wstanie. Było leżeć, głupi kur... I pasie się na szarówce innych ludzi! Na was! Na nas! A jak nasza ukochana królowa okazuje zainteresowanie wobec poddanych? Wysyła swoich rycerzyków, by tu grasowali i plądrowali nasze domy w imię prawa i porządku! Gdzie to prawo, pytam? Powiem wam gdzie. Leży i kwiczy! A tam, gdzie jest bezprawie, tam powstaje lud! Po to, by walczyć o należne im prawa! Mówią wam, że wszystko jest dobrze. Że Anglia się rozwija. Że jest ciągły postęp. Gada, co nam przyniósł to za gada? Nie wiem! Przysięgam! Których nędza przeplata się rozpaczą. Nie wygrałam! To przez ciebie! Ona nie żyje! Nie chciało ci się budzić arystokratycznych rączek. Już dobrze. Jesteś bezpieczna. Skąd mogłam wiedzieć, że to rozpruwacz? Wyglądał normalnie. Wczoraj zabił kolejną. Nie wiedziałam. Proszę jej nie ruszać. Nie wiedziałam. Nie martw się. Jesteś bezpieczna. Przejdźmy tymi drzwiami. Tutaj nie można wnosić żadnej broni. Jak chcecie wejść, zostawcie ją. Bien sûr, monsieur. Tak się składa, że właśnie szukaliśmy szatni. Tu ją daj. Baw się dobrze. Bez nerwów. Wypadałoby zrobić szybki rekonesans okolicy.
Spieszy mi się. Poczekam, skarbie. To twój pierwszy raz, tak? Tak, proszę pani. Nic nie szkodzi, skarbie. Londyńskie kruki są coraz lepiej zorganizowane. Wpadniesz na pięterko? Innym razem. Pokażę ci rzeczy, o których nie śniłeś. Nie wątpię. Stopach. Nosach też. Psiamać. Co za dureń. Nie. Jesteś żołnierzem? Nie. Oficerem. Generał major Lafayette. Weteran armii amerykańskiej. Do pańskich usług. No, Ameryka. Musisz znać bardzo dużo ciekawych opowieści. Od pustych słów wolę czyny. No, to na co jeszcze czekamy? No? Ale słodki, co? Tylko trzymaj łapy przy sobie. Pierwszego zobaczyłam. Drogie... Markizie, nie czas na zabawy. Musimy się stąd wydostać. Mam rozwiązanie, Messie. Niech jedna z pań sięgnie do mojej kieszeni. Dawaj to. To wystarczy, Messie? Aż nadto, skarbeńku. Pozwólcie więc na górę. Jesteś gotowy, skarbie? Obiecuję, że tego nie zapomnisz. To jak, kochanie? Tutaj. Ej! Ej! Co ty wyrabiasz? Pomyliłeś pokój! Gdzie ten żabojad? Jest tutaj! Razem z kolegą! Ej! Wynocha stąd! Witaj! Toutes mes excuses, madame. Allô, monsieur. Co teraz? Szybko! Lafayette. Chyba ich wkurzyliśmy. Thank you.
krótkie domenda, jeden długi rycerz. Cholerni rycerze. Jesteś pewien, że nieodwrotnie? No wiesz. Co ty mordę jeża! Szlachmy to! Zabiliście! Czysto. Nie wiem, czy powinniśmy iść z dachami, Messie. Masz rację. Musimy znaleźć inną drogę. Jest wyjście. Trop facile, hein? Chyba nie jesteśmy tu mile widziani. Miej oczy otwarte. Raczej chcę uniknąć zawieszenia. Proszę spojrzeć. Bóg nie ocalił tej królowej. Ruchy! Lafayette, nie wychylaj się! Musimy załatwić snajpera! Absolument, monsieur! Lafayette, idź ulicą. Chodźmy. Zatrzymujmy się. Zaraz tu będą kolejni rebelianci. Hej, pomóż mi znowu! Zablokowali drogę. Do tego budynku. Rzucam odłamkowy! Przed nami! Muszę
Messie, będę walczył z nimi na ziemi. Zajmijcie! Tak jest, Marquis.
Messie, będę walczył z nimi na ziemi. Tak jest, Markisie. Osłaniam cię! Rebeliant zerwał się! Mam go! Zajmijcie i atakuję! Cholera! Przeładowuję! Będę osłaniać! Przeładowuję! Nie zatrzymujmy się i zejdźmy z ulicy.
się, potrzebuję pomocy z wozem. Percivalu, czy mnie słyszysz? To na nic, messie. Budynki zagłuszają sygnał. Brzemię postępu. Daj monokular. Widzę nasz cel. Szpital jest 2 mile na zachód. Widzisz naszych towarzyszy? Jeszcze nie. Tam. To pewnie oni. Wchodzimy w tę zabawę? Zaprośmy kilku przyjaciół. Dowództwo powietrzne. Tu Galahad. Potrzebuje wsparcia w pobliżu Whitechapel. Dowództwo powietrzne. Tu Galahad. Słyszycie mnie? Jesteśmy tu bezprawnie. Kanclerz będzie niepocieszony. A Lafayette nie przepada za sądami. Później się będziemy martwić. Sir Galahadzie, tu Argus 5. Jesteśmy 3 mile na północny wschód od Whitechapel. Czekamy na rozkazy. Argus 5, tu Galahad. Potrzebujemy wsparcia powietrznego. Przyjąłem, sir. Niebiesko-czerwony sygnał, jednosekundowy interwał. Czekamy na wizualne potwierdzenie zmiany kursu. Sir Galahadzie, tu Argus 5. Mamy potwierdzenie waszej pozycji. Zmiana kursu na 2-2-4 stopnie. Za 8 minut dotrzemy do punktu docelowego w Whitechapel. Przyjąłem Argus 5. Czekajcie na rozkazy. W drogę. Ach, swąd zarazy. Pewnie paryskie dzielnice biedoty.